Witam wszystkich ponownie, ludziska, tutaj Shaehart i kontynuujemy grę Broken Sword 3 The Sleeping Dragon i od razu przyznaję się bez bicia, że nie wiedziałem co tu robić, próbowałem nagrać odcinek wcześniej, ale zobaczylibyście tylko jak ja się gubię i próbuję coś tam wykombinować. Dlatego niestety użyłem solucji. Ugh, aż wstyd się przyznać. No ale po prostu nie wiedziałem co tu zrobić. No i teraz wam pokażę do czego doszedłem. Oczywiście zobaczyłem tylko w tej solucji co mamy zrobić, żeby ten strop się zawalił. No i okazuje się, że mamy wziąć kubeczek, łojową farbkę teatralną, włożyć tą łojową farbkę teatralną do kubeczka i tą farbkę dać do światła. I tutaj właśnie jest pytanie, do jakiego światła? Nagrzać, i to ma spowodować, że ona się roztopi i wtedy ją łatwo rozsmarujemy po prostu. No i o to w tym chodzi. I teraz musimy znaleźć jakieś źródło światła. Dobrze myślę. Skąd my... O, tutaj coś jest, ale to chyba nam nic nie da. Prawda? To nam nic nie da. Okej. Ja bym na przykład... No właśnie tamto światło było dobre, no co? Tutaj też. Jakiś reflektor może chyba o to chodziło. Dobra. To co to jest? Aha, to na dół zjeżdżało to. Spróbujmy wyjechać do góry. Może powiemy tej babce, żeby nas... do góry wywindowała. No, siema. Nico? Yes, George? Nic. Zaciśnij to. Wow. Fajnie. On dalej leży nieprzytomny. Nie będę go przeszukiwał, bo już nie ma potrzeby. To nie o to chodzi. Spróbujmy jeszcze raz wyjść na górę ludziska. Jak już wspomniałem, trzeba tą farbę olejną rozpuścić jakoś. No a tutaj może będą jakieś reflektory. Tam jest jakieś światło. Nie za daleko. I to w ogóle... Czy to w ogóle o to chodzi? Tu są jakieś reflektory, jakieś linka, którą już nie możemy nic zrobić. No tutaj już kompletnie nic, czyli to po prostu jest była zła koncepcja. No i to nie o to chodzi, złaś. No chyba, że po prostu robimy coś źle. Bo czy gra kazała nam by się tak cofać? W sumie to nie. Ale to może i lepiej, że się tak cofnęliśmy, bo powtórzymy całą drogę i po prostu zobaczymy, gdzie można byłoby... Co to jest? Ah! Damn, that's hot. O właśnie! No o to w tym chodzi. Kubek. The stage light was hot enough to melt the paint. O właśnie, o to chodzi. No i proszę, ludziska, problem sam się rozwiązał. As the paint melted, the smell of burning fat stung my nose, but at least it worked. Teraz to podnieść. Podnieść. Okej, mamy to. No to teraz wracajmy. On się może skradać, proszę bardzo. Czy wiedzieliście, ludziska, że on się może skradać? Właśnie teraz dowiedziałem, że kontrolę mu się może skradać. Proszę, cóż za dziwy. Człowiek uczy się całe życie. To nie tędy. To tędy na dół. Złaś na dół, George. Georgie. Prosto. No, proszę. Ciekawe, po co się skradać? Czy w tej grze będzie potrzebne skradanie? Bo ja wiem. Podobno goni nas coś. No i przypomniałem sobie o jakimś upiorze w piwnicy. Bo ten policjant chyba... Mi się wydaje, że ten policjant nie zwariował. To nie o to chodzi. Żeby ten policjant zwariował. Co to było? O. Rozsmaruj to. Co to ci znowu chodzi? It looked as if it was holding up the ceiling. It had to be there for a reason.
No wiesz, że tą sopioną farbę. Okej, okay, czyżbym ja coś źle zrozumiał? Bliska z tych solucji. Gdzie my to mamy użyć tej farbki? Tu jest wyjście, tak? No to spróbujemy może do tej łazienki się dodać. Nie łazienki, co to było? Garderoba to była. Jaka łazienka? To skąd mi w ogóle do głowy łazienka przyszła? Ona jest tutaj. No, wejdziesz tam łaskawie. No okej. Okay. Tu był safe. Nie to, nie to, nie to. No, chodzi mi o safe. O właśnie, o to mi chodzi. Co on tam robił? Safe was locked, but on reflection that was hardly a surprise. The rotting floor had begun to buckle under the weight. I worked out that the strut was supporting the safe in the room above. Możesz użyć farby? There wasn't a reason to try. O Boże, no to nie wiem. Nie wiem, co ja mam zrobić z tym. Metalowy pręt pewnie też niewiele ma z tym wspólnego. Nic, tutaj nic nie zrobimy. Ty może ona coś wie? Nico? Yes, George? O, powiedz mi, o co chodzi z tą stopioną farbką mojową. Bo ja nie mam kompletnego pojęcia. For a second there, George, I had an image of you at kindergarten. I sure was a messy kid, wasn't I? The safe back there has recently been used, and it's locked. If it's important enough for Cesaro to keep in the safe. Exactly. I think the support strut is holding up the safe from underneath. Well, it was sagging through the floorboards. Hmm. Maybe there's more than one way to crack a safe. I think the support strut is holding up the safe from underneath. Well, it was sagging through the floorboards. Hmm. Maybe there's more than one way to crack a safe. So, you don't think this melted grease paint is of any use? Not for me. Dobra, niewiele się dowiedzieliśmy z tego dialogu. Praktycznie nic się nie dowiedzieliśmy. Tą farbkę łojową, po co ona mogłaby być, tak szczerze powiedziawszy, na chłopski rozum? Po co mielibyśmy smarować to... ten słup. Nie rozumiem. Coś tu jest nie tak. Ja czegoś w tej grze... Nie w tej grze, tylko w tym segmencie nie rozumiem. Okej, okay, tutaj coś z prętem. Czy możemy połączyć pręt i ten kubek? No way was I doing that. Ten pręt... No way was I doing. No dobrze, rozumiem. Pręt i ten kubek. Nie mogę chyba nic z tym zrobić razem. Cóż on by mógł zrobić z tą rzeczą? I guessed the strut was supporting the safe in the room above. The strut wouldn't budge. The friction from the floor was too great. Tarcie między podstawą słupa a podłogą było zbyt... No to użyj tego, no. No, tak trudno było. Zawołaj ją, zróbcie to razem. Hey Nico, can you give me a hand here for a second? Of course, George. What do you want me to do? Help me pull this strut away from the ceiling. Pretty dangerous, George. Just trust me, okay? Very well. No i popatrzcie się, przedszkolaki. Na górze jest potężny safe, a oni ciągną ten strop. Bliska, nie róbcie tego w domu, naprawdę. Uwierzcie mi, nie róbcie tego w domu. Bo wy byście się prawdopodobnie tak nie odsunęli jak George. Uwierzcie. Oh God! W grach wszystko tak jest. You didn't say you were trying to crack my skull too. Just the usual slight miscalculation. You know me, Nico. No, żebyście się wy ludziska nie przeliczyli. Okej, okay, co my tu mamy? Jakąś kartę?
Nico seemed to be upset that I'd nearly killed her. Ah, but heck, look on the bright side. The safe pewnie. Swung open when it hit the floor. No, bierz to, co było w sejfie. O, właśnie, karta. Co to za artefakt? Wygląda jak jakiś korona? Nico, look at this. To się w powietrzu? Whatever it is, Cesaro must think it's important. Nie wygląda na koronę. Bardziej w sumie korona. Jakaś bransoleta, to chyba nie. Dobra. Ludziska, teraz jak mamy tą kartę, to możemy iść do tego faceta, który spłonął na nasz widok. Ho, ho. Tak. Powrót do gry i idziemy. Te dowcipy. To chyba tu było, tak? I jest nasz trup. Użyj karty. With a hair grip and some foil from a chewing gum wrapper, I could have knocked together a rudimentary device to fuse the lock. Ciekawe, jak on by to zrobił z gumą. Z gumą i sreberkiem. Jak by on to zrobił? Hey Nico, an elevator. Cóż, nic nie przychodzi mi do głowy, jak można byłoby połączyć te dwie przedmioty tak, aby powstała karta dostępu. Down. Nie dawaj nam wyboru. I've missed you too. Well, that's settled then. Shall we go? Czy ona powiedziała w dół lub w dół, albo powiedziała w górę lub w dół, albo w dół? Nie rozumiem. Chyba nie doczytałem do końca. Nie zrozumiałem, o co jej chodzi. Ale skoro tu już jesteśmy, to chodźmy dalej. Zapisałbym grę. Na Paryż 3. Idziemy dalej. On by bez żadnych łami główek i niespodzianek. Jakaś piosenka. What is it, George? It's some sort of symbol carved into the stone. They must have found it when they excavated this tunnel. It looks like forked lightning. I wonder what it means. Beats me. O, tam jest chyba coś większego jak ta statuetka, ale popatrzyłbym jeszcze na to. George. Para prawie jak z mumii, no nie ludziska, poszukiwacz artefaktów i tak dalej. Tylko jak on miał na imię? Nie wiem, ale pamiętam, że jak byłem mały, to film pod tytułem Mumia bardzo lubiałem. My God! Bruno was right! Oh, George! It's beautiful! Who could have built something like this? More to the point, what's it for? Może zbudowali to ludzie ku czci predatorów. Okej, okay, a czy wam się nie wydaje, że to jest trochę dziwne, że nigdzie nie ma ludzi Cesaro, a oni tędy szli? Aż się prosi, żeby zakończyć tu odcinek, żeby zrobić takie napięcie, ale nie zrobimy tego. Tak, no i cóż, zwykle mówią, a może porozmawiajmy trochę z tą panią? Yes, George? Nie powinni tego dotykać, bo znając życie, zawsze może się coś zawalić albo coś. I have no idea. Telephone to the spirit world? Wanna speak to Elvis? Tell him I'll call him later. This thing tingles. It feels great. Maybe it's an ancient massage machine. Okej. Okay. Przepiękne poczucie humoru między tą parą. Na pewno jest też coś więcej. Look at that! Column of energy. Dragon power? Look inside. Looks like a stone of some sort. Wow. Held in place for thousands of years. Ale gdzie jest Cesaro? No, oni się tym nie martwią. Whoa! What the hell? Nico, did you see that? I did, George, but I don't believe it. Bizarre. It likes you, George. Okej, okay, czyli to coś nie pozwala tej kobiecie dotknąć tego artefaktu, a George, tak, owszem,
może go wziąć. I to chyba jest coś takiego, że mi się tak wydaje przynajmniej, nie jest solucja ani nic, że to po prostu z filmów, że jak George to weźmie, to wtedy pojawią się znikąd ludzie z Uzaro, na przykład zza tych węży, bo oni nie mogli tego wziąć. Więc lepiej byłoby to zostawić, no ale... George, what just happened? It was solid a moment ago. I don't know. It's weird. What did you take? Just looks like a flat slab of rock with some kind of symbol like an omega on it. So what's a slab of rock doing inside a column of strange power? And why couldn't I get it? Beats me. Charisma? Watch it, fella. Nico? Yes, George? Okej, no to co teraz? Tutaj coś jeszcze możemy. The power still buzzed. Ale cośmy wzięli? Kamienny... kamień omega. Stone had an omega symbol on its surface. A gdyby połączyć... There wasn't a reason to try that. A nie, nie, nie chcę to połączyć... z tym, co mamy? Z tym? Nie, nie da się. Dobra, no... chyba powinniśmy stąd ruszać, no bo cóż jeszcze mielibyśmy tu robić? Ale czemu Nico? A, idzie. Dobra, no to spadajmy stąd. Nie będziemy stąd spadać. No tak, to byli ludzie z Uzaro chyba, a to jest mnich z Gotika, tak? To jest ten, co próbował zabić Bruno. Nie, nie, Gro, nie dawaj mi czasu, żebym ja się gdzieś ukrył. Fuck! Fuck! Krzyś! Jezus Maria! O Boże, no i mnie złapali. Nienawidzę takich rzeczy, które gra mi daje. Takie szybkie manewrowanie postacią. Tak, nie zdołałem ukryć. Przykro mi. Dobra, można przewinąć tą kascenkę? Okej, no to ten mnich, co teraz będzie, to on zabił Bruno. Próbował go zabić Bruno, bo byśmy go uratowali, tak mi się przynajmniej wydaje. George, quickly! Someone is coming up in the elevator. Oh no, it's Cesaro. But his girlfriend too. Nico, we don't have time to get. No i znowu. Find somewhere to hide. Kiedy? No, gro! Skacz. Okej. What is he doing here? Kto? Ten mnich? They don't understand what is at stake. Wait here a moment. We shall see what happens next. Okej, mówiąc szczerze, to ja bym uciekł, po prostu nie spuściłbym się tak tutaj, tylko bym uciekł do innego pomieszczenia. I czy my na serio ludziska mamy teraz wyjść? Nie możemy zapisać. Petra! There they are! Kill them! Teraz nie ma amunicji. George, this way! Nie! Jej, kuniu! Znowu mamy prowadzić jakąś postać. Ale... czemu uciekasz przed kobietą? Ona nie ma ani załadowanej tej broni. O co w tym chodzi? Że ona nie miała załadowanej tej broni, bo gdyby miała, to by strzelała, tak? A George uciekał przed kobietą. Tak, George, taki męski. W sumie to ci... ten Cesaro to nie wygląda mi na kogoś, kto by tak biegł. George, I'll hold the doors to stop the elevator going back down. See if you can find another way of keeping the doors open. Prędz! Gdzie masz ten pręt? Masz pręt. No, that wouldn't work here. I wasn't gonna swap places with Nico. I needed to find a way to get us both out of there safely. O, nie jesteś rycerzem. Powinieneś powiedzieć: idź, Nico, ratuj się, ja ich zatrzymam. He wasn't carrying anything. He'd already been searched by someone else. To co my mamy tam dać? Coś z sejfu? To coś tu jest. Coś tu jest. Nie, nie ma. Locked.
Ale coś mi się wydaje, że ten ochroniarz, coś on może nam powiedzieć. Tak, akurat chciałem śpiewać. Trochę ludziska. Ale my tutaj skończymy ten odcinek, bo widzę, że już czas nam nie pozwala na dalsze granie. Ja wam wszystkim dziękuję naprawdę za oglądanie. Cześć, na razie, trzymajcie się. Do widzenia.